Wiecie, na co czekam? Na aż wyjdzie M2 CS. I będę miał jeden pomysł, nie? Jak ktoś mi zajebie ten pomysł, to już będziecie wiedzieć, że mi zajebali. Jak wyjdzie te... Jak wyjdzie M3 CS, ja nie wiem, czy może już są jakieś... No, 2025. Czyli już bryła samochodu została ukazana. Wiadomo, że tutaj ten wrap polega na tym, żeby nie było widać dokładnej konstrukcji. A już prototyp jest M2 CS. I teraz słuchajcie. Jak wyjdzie ten samochód, on będzie miał tą R6, ten silnik, tą rzędową szóstkę, która jest w M3, w M4 i tak dalej. I pogłoski są takie, że ten samochód będzie fix drive. Że będziesz mógł odłączyć przednią oś, będziesz mógł tył mieć, ale że będzie tak jak te nowe M3, M4, że będziesz mógł sobie wybrać, czy masz na 4, czy na 2 buty. Ja zamówię ten samochód jako pierwszy. Jak będzie można zamówić, będę 8 rano pod Ridge Cape'em, kurwa, stał z tym. Z wnioskiem o leasing, nie? No bo oczywiście, kurwa... No. Nie ma pieniędzy, ale kurwa, wiesz, na raty, na raty. Po polsku, pójdziemy po polsku zainwestować w samochód. Odbiorę ten samochód. Ten skurwysyn pewnie będzie miał w okolicach 500 koni. Ten samochód, przypominam, waży 15 kilo, nie? I ja w tej CS-ce zrobię 1000 koni. Jak trzeba będzie zakuć silnik, to się go zakuje. Problemem jest, bo te silniki można skręcić na 900 już, tylko że potem tam chyba wał jest, kurwa, za słaby, coś tam trzeba, kurwa, pozmieniać. No, bo to totalnie wybitny silnik, ta R6. Zrobimy 1000 koni w tym kurwa, gokarcie, że jak ktoś wpierdoli gaz w podłogę, to najpierw, kurwa, pojadą koła, a kurwa buda dojedzie po minucie, nie? Że po prostu, kurwa, wyrwie się wszystko. 1000 koni w tym zrobimy. I to jest mój plan. Buda zrobi 1200? Nie zrobi. Nie ma problemu robić takiej modyfikacji jak fura w leasingu. Matineo podarował jedną subskrypcję, dziękuję bardzo. Nie, to znaczy, czysto teoretycznie powinieneś się pytać leasingodawcy, czy możesz w ogóle cokolwiek zmieniać w samochodzie. Ale do momentu, kiedy płacisz za ten samochód, to oni mają wyjebane. Wiesz, mnie nikt nie przyszedł, kurwa, zapytać, dlaczego wydech wymieniłem w M3, nie? Bo do momentu, kiedy wiesz, do momentu, kiedy spłacone, to oni mają w chuju. Możesz ten samochód nawet rozebrać na części, kurwa, i trzymać je na strychu. W chuju to mają, ma być płacone. Jak nie będzie płacone, no to już wtedy może się problem wydarzyć. No.